Dlaczego remodel SCP-173 to zbrodnia przeciwko fundacji, a fandom tego nie dostrzega? Wyobraźcie sobie, że coś istnieje od bardzo dawna i stanowi pewną wartość kulturową. Jest znane i lubiane w obecnej formie oraz jakiekolwiek zmiany uznane byłyby za herezję. Wyobraźcie sobie, że Disney zmienia ikoniczną postać Lorda Vadera na wychudzoną starszą panią z kijem od baseballa zamiast miecza świetlnego i robi to tylko dlatego, by budzić według innych grozę i poszanowanie. Mam nawet więcej przykładów. Wyobraźcie sobie, że Toby Fox zmienia postać Sansa czy Flaweya w taki sposób, by uchwycić cechy szczególne, ale jednocześnie sztucznie ich oszpecić i w pseudopoważny sposób zinterpretować, by nie przypominały w ogóle własnych postaci. Tak robią AU, tak robią fani we własnych historiach, jak na przykład SCP Illustrated. Ale jak przychodzi do większych produkcji, mających reprezentować markę, to już powinno się zachować standardy. Bo co to do cholery jest? Marchew, korzeń wyrwany z ogródka jakiejś staruszki. Mi trochę przypomina Granny, a wiadomo jak te gry różnią się budżetem oraz co ma na twarzy znak aktywności promieniotwórczej czy może zawirusowanie, bo ja do cholery nie wiem. A słodkie rączki małego orzeszka zostały zastąpione debilnymi robotycznymi mackami z typowego horroru. Wiecie co w ogóle było powodem tej zmiany? Już mówię, horrory są zupełnie niestraszne, w szczególności jeżeli chodzi o potwory czy adwersarzy próbujących cię zabić. Tym, co generowało poczucie niebezpieczeństwa i grozy u SCP-173 nie był nigdy jego wygląd, a mechanika. Mechanika nakazująca utrzymywać kontakt wzrokowy albo się umrze. A każdym mrugnięciem przybliżało ten los, możliwie generując w nas unikę. Ale... Nie! Bo debilni twórcy uważają, że SCP-173 w formie orzeszka jest za mało straszny z wyglądu i potrzebuje remodelu. Wiecie co? Za każdym razem, gdy widzę tego pieprzonego korzenia, chce mi się jednocześnie śmiać, płakać i wymiotować zarazem. Uwaga, uwaga, to nie jest jeszcze najgorsze, bo prawdziwym złem jest reakcja ze strony fanów, czyli osób nie znających strony SCP, a Containment Breach'a, ewentualnie SL'a i Garry's Moda. Ludzie, którzy główne 6 podmiotów uważają za świetność, powinni obrócić w perzynę tę patologiczną ideę. A wiecie co? Ich komórki mózgowe działają na tak niskich obrotach, że po prostu ten temat nie został przez nich zauważony.